Okej, dzień dobry ponownie. Witamy po bloku filologicznym poświęconym naszym wspaniałym filologiom, których przypominamy jest 5. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami są, którzy są od początku i witamy nowych studentów, przyszłych studentów, którzy są zainteresowani na przykład pedagogiką. Daria, co? Wchodzimy teraz w kierunki poświęcone kształceniu nauczycieli troszkę mniejszych osób, tak? Dokładnie. Bo na przykład nauczycieli przedszkolnych. Mamy tutaj tak naprawdę studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w naszej ofercie, jeśli chodzi o studia pedagogiczne. Pozdrawiamy pana dziekana, profesora Zdzisława Aleksandra. Pozdrawiamy, na pewno nas ogląda. Szanowni Państwo, te studia, tak jak mówiliśmy, to są głównie studia nadające kwalifikacje i uprawnienia. Szczególnie zwracamy uwagę na studia trwające aż 5 lat. Tak, te studia to są studia jednolite, magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które to studia nadają kwalifikacje właśnie do nauczania w klasach 1-3 oraz w przedszkolu. A oprócz tego mamy studia pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z nowoczesnymi technologiami. To jest ważne, jak każdy nauczyciel wie, nowoczesne technologie w czasie pandemii się bardzo rozwinęły. No i my tego uczymy, jak sobie z tym poradzić, jak je okiełznać. A drugą specjalnością jest terapia pedagogiczna. I to są studia na pierwszym stopniu. Na studiach magisterskich, tu szczególnie polecamy naszym absolwentom kierunki związane również z terapią pedagogiczną, z wczesnym wspomaganiem rozwoju, z pedagogiką ogólną i opiekuńczo-wychowawczą. To wszystko, słuchajcie, jest na stronie w naszej ofercie, więc tam możecie sobie zajrzeć i spojrzeć, jakie kierunki dla Was mamy przygotowane. No Daria, no ale mamy również, jak to na naszych dniach otwartych, też wykładowców, którzy chcieliby się z Wami podzielić wiedzą. Kogo mamy? Dokładnie tak. Przed nami pan Paweł Seroka, który opowie m.in. o uzależnieniach na przykład od alkoholu, jak sobie z nimi radzić, oraz pani Małgorzata Pilecka, która opowie o bajkoterapii, w jaki sposób my dorośli możemy rozmawiać z dziećmi o tematach trudnych, ciężkich, takich jak wojna czy ludzka seksualność. Dokładnie, także polecamy serdecznie te nasze wykłady. Rzeczywiście nasi wykładowcy to są młodzi, aktywni, a przy okazji bardzo dobrzy wykładowcy, którzy właśnie prowadzić będą z Wami zajęcia na naszych kierunkach. Pani doktor Małgosia Pilecka właśnie między innymi na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a pan Paweł Seroka ma cały blok zajęć z pedagogiki resocjalizacyjnej między innymi i bardzo polecamy, a przy okazji bardzo dziękujemy, że zgodzili się dla nas tutaj nagrać i przedstawić swoje wykłady. To co? Tak, ale może jeszcze korzystając z okazji, póki mamy jeszcze blok pedagogiczny, tak możemy jest. Odpowiedzieć na pytanie, które często się pojawia. Czy mamy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Czy takie studia prowadzimy? No właśnie no, nie. Niestety już nie. I prowadzić ich nie będziemy. Jedyną drogą do uzyskania tych kwalifikacji są już tylko te studia 5-letnie, jednolite, magisterskie. Tak jest. I to musimy podkreślać, bo rzeczywiście w zeszłym roku studia magisterskie w ogóle z pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, takie trzysemestralne, to były studia, na które się zapisało bardzo, bardzo dużo, kilkaset osób. No już w tym roku tych studiów nie ma. Aby uzyskać kwalifikacje, tak jak Daria mówi, to tylko 5 lat jedna studiów. Droga. Tak, jedna droga. Nie można sobie skrócić drogi nauczyciela. Także serdecznie polecamy, zapraszamy, bo w całym kraju te same przepisy są i wszędzie generalnie to samo obowiązuje. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Jeśli będą dotyczyły rekrutacji, organizacji, to oczywiście będziemy na nie z Darią odpowiadać na Facebooku, na czacie, na YouTubie. Jeśli będą dotyczyły wykładów, no to oczywiście nasi wykładowcy również na wszystkie Państwa pytania odpowiedzą, także zachęcamy do tego. I przypomnimy jeszcze o konkursach, które mamy. Dokładnie, mamy też konkursy z fantastycznymi nagrodami. Przypominamy, że za konkurs z wiedzy dotyczącej wykładów pierwsze miejsce możecie zgarnąć aż 500 zł zniżki. Myślę, że naprawdę jest o co powalczyć. Drugie miejsce 300 zł zniżki i trzecie miejsce 100 zł zniżki. Mamy również konkurs dotyczący naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy Was do tego, żebyście pokazali, w jaki sposób jesteście z nami, jak uczestniczycie w tym dniu otwartym. I tutaj do wygrania również
również pierwsze miejsce 300 zł zniżki, drugie 200 zł zniżki i trzecie 100 zł zniżki. Jest o co walczyć. Super, także przyjemne z pożytecznym i w tym momencie zapraszamy na wykład pani Małgosi Pileckiej właśnie w tematyce magii bajek, a następnie po nim wykład pana Pawła Seroki o uzależnieniach. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie na Dniach Otwartych Ateneum Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Nazywam się Małgorzata Pilecka, jestem wykładowcą na Wydziale Studiów Edukacyjnych i będziemy się spotykać na różnych zajęciach w ramach kierunku pedagogika, zwłaszcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze spotkanie, a tytuł mojego wystąpienia to Magiczna moc książki dziecięcej. Szanowni Państwo, literatura dla dzieci to temat, który pasjonuje mnie od lat i jako praktyk nauczyciel, i jako mama, i jako naukowiec. Zajmuję się od lat analizą oferty kulturalnej dla dzieci, również książkami dla dzieci. Drodzy Państwo, stoję na stanowisku, że książka dziecięca ma naprawdę magiczną moc. Coraz więcej mówi się o tym, że należy czytać książki z dziećmi, że należy czytać książki z dziećmi coraz młodszymi. Jest już na półkach w Empiku, nawet znajdziecie Państwo ofertę książek dla niemowląt. Natomiast, drodzy Państwo, mało mówi się o tym, dlaczego właściwie te książki są takie ważne i takie magiczne. Jako, drodzy Państwo, badacz, naukowiec, posłużę się cytatem, ale nie będzie to cytat z literatury naukowej, tylko z literatury przedmiotu, z pewnością przez Państwa znany. J.K. Rowling, autorka Harry'ego Pottera, już kilka dekad temu mówiła, że jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś mugolem. Zaproponuję Państwu dzisiaj argumenty, konkretne argumenty, które przemawiają za tym, że nie warto być mugolem, że jednak ta książka faktycznie dysponuje iście magiczną, czarodziejską mocą. Drodzy Państwo, supermoce czy też magię książek dziecięcych postanowiłam tutaj podzielić czy zaklasyfikować dla Państwa na pięć obszarów. Do pięciu obszarów. Pierwszy obszar, który chyba wszystkim nam wydaje się taki najbardziej oczywisty, to jest moc edukacyjna literatury dziecięcej. Za chwileczkę ten wątek będę rozwijała. Kolejna moc, supermoc, magia, czar książki dziecięcej to jej potencjał rozrywkowy, to jej potencjał zabawowy. Coraz więcej, drodzy Państwo, zwłaszcza w kontekście aktualnych wydarzeń, tego, czego jesteśmy świadkami, drodzy Państwo, wojny w Ukrainie, dyskusji politycznych, coraz więcej mówi się również o tym, że książka dla dzieci ma potencjał terapeutyczny. Jeżeli nie wiemy, jak rozmawiać z dziećmi, możemy sięgnąć po książkę, sięgnąć po literaturę dla dzieci i już mamy jakiś punkt zaczepienia, już mamy jakiś język czy jakąś podstawę, na której możemy się oprzeć przy omawianiu z dziećmi tematów trudnych. Książka dla dzieci, drodzy Państwo, jak pisze pani profesor Małgorzata Cackowska, jest również pierwszym spotkaniem dziecka ze sztuką. Wiecie Państwo oczywiście, że literatura dla dzieci to jest temat bardzo szeroki. Ja zwłaszcza specjalizuję się w książkach obrazkowych, w książkach ilustrowanych dla dzieci i drodzy Państwo, jest to taki moment, czytanie czy oglądanie z dzieckiem takiej książki, jest to moment magiczny, jest to moment spotkania dziecka nie tylko ze słowem, ale też z obrazem. Jest to moment spotkania z różnymi stylami plastycznymi, z różnymi sposobami interpretacji obrazu i to jest też ta magia, którą książka dla dzieci oferuje.
I drodzy Państwo, ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna moc książki dziecięcej to jej potencjał integracyjny. Czytamy książkę razem, jesteśmy w tym razem, budujemy wspólną dyskusję nad nią. Język, z którego korzystamy, staje się uwspólniony i książka dziecięca jest takim medium między człowiekiem a człowiekiem. Jeżeli chodzi o moc edukacyjną, chyba najbardziej oczywistą i samonarzucającą się, jeśli chodzi o książkę dziecięcą, to drodzy Państwo, jej właśnie moc edukacyjna. W kontekście nauk pedagogicznych rozpatrujemy tutaj kilka takich wątków, które możemy zaliczyć do tej mocy edukacyjnej książki obrazkowej, w ogóle książki dziecięcej. Pierwszy obszar, w którym książka odgrywa taką kluczową rolę, to jest rozwój językowy dziecka. I tutaj, drodzy Państwo, mamy niezwykle szerokie pole do popisu, dlatego że już dla takich najmłodszych maluchów możemy dostać książki, kupić, wypożyczyć publikacje, które są specjalnie dla nich przygotowane. Są to książki, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dziecka. Są to książki, które są pisane przez specjalistów wiedzących bardzo dobrze ze swojego profesjonalnego osądu, profesjonalnego punktu widzenia, jakiego typu wsparcia potrzebuje dziecko na danym etapie rozwoju mowy. Tutaj podaję oczywiście tylko kilka, drodzy Państwo, przykładów tych książek i obiecuję, że na wykładach z literatury dla dzieci pokażę ich oczywiście znacznie więcej. Będziecie mogli ich dotknąć, poczytać, porozmawiać o nich i może coś sobie wybrać do swojej dalszej pracy. Moc edukacyjna książki to jest również jej potencjał poznawczy, to jest faktyczne informacje, rzetelna wiedza o świecie. Drodzy Państwo, książki, które traktują o anatomii człowieka, książki, które traktują o zoologii, o botanice, książki o kosmosie, książki o dinozaurach, uwielbiane przez dzieci, nieodzowna pomoc każdego nauczyciela. Drodzy Państwo, edukacja to również wychowanie, edukacja to również kształcenie postaw, kształcenie cnót, wartości, które my chcemy w naszych wychowankach pielęgnować. I drodzy Państwo, książka dziecięca jest też takim narzędziem kształtowania właśnie tych pozytywnych postaw, życzliwości wobec drugiego człowieka. Jedna z moich ukochanych książek, drodzy Państwo, czytana i w mojej rodzinie, i w mojej pracy prawie bez przerwy, czyli książka Ludzie Petera Spear, która zachęca i pokazuje, drodzy Państwo, jak ważna jest życzliwość dla drugiego człowieka, rozumienie różnorodności i docenianie jej na co dzień. Natomiast, drodzy Państwo, książek nie czytamy tylko dla wiedzy, tylko dla edukacji. Książki z dziećmi czytamy również po prostu dla przyjemności i dla zabawy. Zabawa, drodzy Państwo, jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, zabawa też sama w sobie nie jest tak naprawdę odpoczynkiem w takim dorosłym tego słowa znaczeniu. My dorośli albo pracujemy, albo odpoczywamy i w tym odpoczynku jest relaks. W przypadku dzieci mamy do czynienia z edukacją, z zabawą i dopiero później z odpoczynkiem. Natomiast ta zabawa książką, drodzy Państwo, to jest bardzo ważna aktywność intelektualna i manualna dzieci. Obecnie na rynku wydawniczym, drodzy Państwo, znajdziemy ogromnie dużo książek dziecięcych, które oferują elementy manipulacyjne, okienka do otwierania. Tutaj zaproponowałam przykład na środku Quiet Book, czyli książki manipulacyjno-sensorycznej wywodzącej się z metody Marii Montessori, obecnie bardzo docenianej. Książki, drodzy Państwo, które rozwijają, kształtują poczucie humoru. Książki,
które pobudzają do śmiechu. I drodzy Państwo, to jest niezwykle ważna funkcja książek, dlatego że jeżeli ograniczamy się w naszym rozumieniu książki dziecięcej tylko do tak zwanych kanonów lektur, to drodzy Państwo, prawdopodobnie po prostu wbijamy gwóźdź do trumny rozmiłowania w czytelnictwie naszego wychowanka. Drodzy Państwo, terapia książką, książkoterapia, bajkoterapia. Książka ma moc terapeutyczną. Książka pozwala nam w bezpieczny sposób zapoznać dziecko z tematem tak zwanym trudnym, skonfrontować dziecko z tematem trudnym, odpowiedzieć na jego trudne doświadczenia. Drodzy Państwo, co to są tematy trudne? Tematy trudne, tematami trudnymi, czy też tematami tabu określamy te zagadnienia, które wydają nam się kontrowersyjne, które wydają nam się takie trudne, ciężkie do omawiania z dziećmi. Temat seksualności człowieka, temat śmierci, temat fizjologii człowieka i niezwykle aktualny temat, na przykład temat wojna, temat uchodźstwa, temat biedy, cierpienia, krzywdy. Drodzy Państwo, jest coraz więcej książek, mądrych książek dla dzieci, które dostarczają nam dorosłym określonego języka. Dorośli, rodzice, nauczyciele mówią często, przyznają się do tego, nie wiem jak rozmawiać z moim dzieckiem o tym czy innym temacie. Nie wiem jak odpowiadać na jego pytania. Drodzy Państwo, zaopatrzmy się w mądrą książkę. Zaopatrzmy się w księgarni, czy też w bibliotece, tak drodzy Państwo, obecnie biblioteki, zwłaszcza na terenie Trójmiasta, są naprawdę fantastycznie wyposażone. Książki, które w sposób artystyczny, dostosowany do wieku dziecka, pozwalają na omawianie najtrudniejszych, najcięższych tematów, z którymi idzie nam się zetknąć. I zapewniam Państwa, że kontakt z taką książką pozwala dziecku na to, żeby sobie poukładać w głowie i nam dorosłym też. Jest tylko jeden warunek, drodzy Państwo, przeczytanie. Czytajmy tę książkę najpierw sami, zanim zaczniemy czytać ją razem z dzieckiem. Kolejna magiczna moc książki dziecięcej to jej moc artystyczna, to jest moc sztuki. I tutaj, drodzy Państwo, ja to pojęcie sztuka traktuję dwutorowo. Z jednej strony, drodzy Państwo, istnieje obecnie bardzo dużo książek dla dzieci, które faktycznie tą sztuką się bawią. One z tą sztuką, można powiedzieć, flirtują. Nawet tutaj przywołałam po prawej stronie przykład naszej polskiej autorki, która stworzyła całą serię książek inspirowanych malarstwem słynnych malarzy, tutaj akurat Edgar Degas, ale jest też wspaniała książka z tej samej serii z obrazami Vincenta van Gogha, czy też Antoniego Słonimskiego. Natomiast, drodzy Państwo, książka dziecięca sama w sobie też inspiruje dzieci do tego, że one wyobrażają sobie świat, one kreują światy, kreują postaci, one jakby dostrzegają, poszerzają swoją perspektywę, dostrzegają pewne alternatywy. To jest niezwykle, tutaj jedna z takich najważniejszych, bym powiedziała, mocy czarodziejskich, które kryją się w książkach dziecięcych. Taka ciekawostka to jest ta książka Opowiedz mnie po lewej stronie, która, drodzy Państwo, zawiera tylko i wyłącznie zdania wprowadzające. Jest to taka książka, która przypomina, nie wiem czy Państwo znacie, ja jeszcze grywałam za czasów harcerskich w Player Games, tak, czyli RPG, czyli wcielanie się w rolę, rzucaliśmy kostką i sprawdzaliśmy, dokąd nas ta przygoda doprowadzi. I tutaj ta książka dokładnie na tym polega. Zaczyna się od dawno, dawno temu była sobie i tutaj dziecko wybiera spośród postaci te, w którą chciałoby się obecnie wcielić, po czym tutaj widzicie Państwo na okładce takie linie, dziecko palcem wodzi po
po tych liniach, wybiera drogi, wybiera ścieżki, wybiera przygody, które przeżywa wraz ze swoim bohaterem. Także drodzy Państwo, książka dziecięca to jest w ogóle niezwykła skarbnica jakby kreatywności, wyobraźni, tworzenia alternatywnych światów. I drodzy Państwo, moc integracyjna książki dziecięcej. Warto zrobić taki eksperyment. Kto z Was ma już swoje dzieci, bądź własne, bądź służbowe? Kto z Was ma dzieci w rodzinie? Zaproponuj dziecku, choć poczytamy i zobaczysz, co się stanie. Jestem w stanie się założyć, chociaż nie o zbyt wysoką sumę, bo inflacja, wiecie Państwo, że dziecko właduje się Wam na kolana, albo przynajmniej przytuli się do Was. Z czego to wynika, drodzy Państwo? No przede wszystkim z rozmiaru książki. Mamy książkę jedną, a nas jest dwoje, troje. Musimy się do siebie przytulić, musimy być ze sobą blisko, żeby z tej samej książki móc korzystać. Natomiast, drodzy Państwo, czytamy ten sam tekst. Możemy mieć różne interpretacje tego tekstu, różne rozumienie, możemy mieć różne pytania do tego tekstu i między książką a jej czytelnikami następuje nawiązanie się pewnej więzi, nawiązanie się wspólnego języka. Bardzo często tego sama doświadczam, czy to w mojej rodzinie, czy w pracy, czy ze studentami, z którymi pracuję. Jeżeli znamy tę samą książkę, też rozumiemy na przykład jakieś analogie, jakieś nawiązanie, jakieś dowcipy. O, to tak jak w tej książce wtedy, pamiętasz? Jak Zuzia nie rozmawiała ze znajomym, bo zaczepił ją na placu zabaw, pamiętasz? To jest właśnie taka sytuacja. I drodzy Państwo, ten wątek, ta moc integracyjna, zobaczcie, ona wychodzi zdecydowanie poza tekst, wychodzi poza warstwę ilustracyjną. To się dzieje już na takim poziomie meta, tam gdzie tak naprawdę my żyjemy w naszej codzienności, dochodzi do, jakby uderza w nasze życie, w nasze myślenie o świecie. Tutaj ta moc integracyjna, drodzy Państwo, zdecydowanie jakby wyłania się, czy też wyskakuje nam z książki i oddziałuje na nas, na nasze życie społeczne, rodzinne. Pozostając, drodzy Państwo, w świecie czarodziejów, w świecie Harry'ego Pottera, trochę przecież poniekąd, pomyślałam sobie, że książka dla dzieci, współczesna książka dla dzieci jest trochę jak te fasolki wszystkich smaków, że one, drodzy Państwo, odpowiadają na tak wiele różnych potrzeb i na tak wiele różnych zmysłów, że aż się robią jak magiczne słodycze. Co możemy zrobić obecnie z dobrą, współczesną książką dziecięcą? Drodzy Państwo, oczywiście możemy ją czytać, tak? Możemy ją oglądać. Nie każda książka dla dzieci zawiera jakikolwiek tekst. Bardzo wiele książek artystycznych, to nie tylko dla tych najmłodszych dzieci, to są książki całkowicie pozbawione słowa pisanego. Książki, w których chodzi właśnie o to, żeby je oglądać, chodzi o to, żeby je opowiadać, chodzi o to, żeby ich słuchać, zmieniać je, wymyślać je, pisać je. Drodzy Państwo, książki z różnego rodzaju takimi elementami multisensorycznymi, czyli oddziałującymi na różne zmysły czytelnika. Książki o różnych fakturach, które można głaskać, dotykać, ściskać, szeleścić nimi. Książki, które można wąchać, potrzeć, drodzy Państwo, tak jak w katalogu Avonu, tak jak kupujecie perfumy, można potrzeć w określonym miejscu i poczuć zapach. Książki, w których można coś przestawić, wprawić coś w ruch. Książki, które mają taką formę trójwymiarową, otwieramy książkę, wyskakuje nam cały pałac, cały zamek, drodzy Państwo. To jest książka dziecięca i jej magia. W
co chciałabym, żebyście Państwo tutaj po naszym dzisiejszym spotkaniu sobie zapamiętali, że moc książki dziecięcej, drodzy Państwo, jest nieograniczona. Książka dziecięca jest dla każdego. Dobra książka dziecięca wcale nie jest tylko dla dzieci. Dobrą książkę dziecięcą z radością, z dużym zainteresowaniem i fascynacją czytają dorośli. I na pewno, drodzy Państwo, książki dziecięcej nie da się zastąpić żadną inną formą przekazu. Można wspierać oczywiście edukację, można za pomocą jakichś technik cyfrowych. Oczywiście jak najbardziej i w sytuacji pandemii nie było w ogóle żadnej innej możliwości. Natomiast zapewniam Państwa, że ten kształtowanie tego dobrego dotyku, kształtowanie dobrej rozmowy, bycia ze sobą, właśnie tego ładowania się na kolana czy pod wspólny koc, drodzy Państwo, to jest coś, co nie tylko stanowi zarzewie miłości do czytania, miłości do książki, ale przede wszystkim stanowi taką więź, która się tworzy między ludźmi, między dziećmi a rodzicami, między nauczycielem a jego wychowankami, czy też między czytelnikami, którzy po prostu ze sobą przebywają. Chciałabym, drodzy Państwo, zaprosić Was bardzo serdecznie na zajęcia nie tylko z literatury dla dzieci, ale również na każde inne zajęcia w ramach pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Ateneum Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Jako ciekawostkę i taką trochę tajemnicę zdradzę Państwu, że podczas tych zajęć studenci nie tylko te książki oglądają, analizują, opowiadają, ale też, co jest już od lat pracą zaliczeniową, tworzą własne książki dla dzieci na wybrany przez siebie temat i mają możliwość później te książki wręczyć swoim najbliższym, swoim dzieciom w rodzinie, dzieciom własnym, służbowym, komu tylko mają ochotę. Zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Jesteśmy z powrotem. Witamy ponownie po wykładzie pani Małgosi Pileckiej. O, przepraszam, muszę się tu ściszyć. Już jesteśmy. Witamy serdecznie. No to co, Daria? Wykład, pierwszy wykład z pedagogiki za nami. Dokładnie. Mamy konkurs, więc na świeżo tak naprawdę, bo wykład był dość długi, więc na świeżo pokażemy pytania, które trzeba przeanalizować i na nie odpowiedzieć. Już je pokażemy i przypominamy, tak, że jest. Odpowiedzi możecie wysłać na naszego maila rekrutacja@ateneum.edu.pl i już czytamy pytania. Pytanie numer 1. W jaki sposób książki pomagają poruszać z dziećmi trudne tematy? I pytanie numer 2. Czy zabawa jest dla dzieci tylko odpoczynkiem? Przesyłajcie odpowiedzi, czekamy do końca kwietnia. Tak jest. Przy okazji oczywiście zachęcamy do czytania książek dzieciom. Tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak jest. Ja czytam codziennie. To jest najlepszy sposób na uśpienie siedmiolatka. Polecam. No dobrze, to teraz przejdziemy z tematów wczesnoszkolnych i przedszkolnych w bardziej poważną tak, pedagogikę. Teraz klimaty bardziej poważne, bardziej przeznaczone, tak jak mówiliśmy, dla osób dorosłych. Pan Paweł Seroko opowie nam o uzależnieniach, w szczególności o uzależnieniu od alkoholu. Polecamy i zapraszamy do oglądania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Seroka i chciałbym Państwa zaprosić dzisiaj do rozmowy, czy też do takiego mikrowykładu dotyczącego mechanizmów uzależnień. Najpierw zacznę od krótkiego przedstawienia się i wyjaśnienia tego, dlaczego ja właśnie Państwu będę na ten temat opowiadał. Po pierwsze, jestem psychoterapeutą uzależnień, specjalistą terapii uzależnień. 11 lat pracowałem w poradni terapii uzależnień w Gdyni, gdzie pracowałem z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i osobami z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Od kilku lat jestem również psychoterapeutą w nurcie humanistycznym i założyłem swój własny gabinet, gdzie przyjmuję osoby z różnym spektrum zaburzeń, trudności. Oprócz tego współpracuję ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej w Gdańsku, gdzie prowadzę grupę terapeutyczną dla dorosłych dzieci alkoholików. Oprócz tego interesuję się tematyką osób z syndromem DDA,
również naukowo i swój doktorat realizowany na Uniwersytecie Gdańskim właśnie poświęciłem tematyce dorosłych dzieci alkoholików. Badam ich biografię i zastanawiam się nad tym, jak psychoterapia wpłynęła na ich życie. Od kilku lat jestem asystentem w Ateneum Akademia Nauk Stosowanych, gdzie prowadzę zajęcia praktyczne dotyczące psychoterapii uzależnień, podstaw psychoterapii w ogóle, podstaw socjoterapii, dramy pedagogicznej i myślę, że sukcesem razem ze studentami pogłębiamy i poszerzamy właśnie tematykę z tego zakresu. Dzisiaj zapraszam Państwa do takiej krótkiej rozmowy o mechanizmach uzależnienia, ponieważ uważam, że jest to temat coraz częściej i szerzej nas dotykający i myślę, że im mniej mamy stereotypów na ten temat, a więcej wiedzy, tym łatwiej i lepiej nam sobie poradzić z różnymi trudnościami, jakie mogą się pojawić w naszym życiu osobistym, prywatnym lub zawodowym, gdy spotykamy się z osobami uzależnionymi lub rodzinami osób uzależnionych. Taką też mam ideę na swoich zajęciach, że ja chcę przybliżyć tę tematykę moim studentom, tak żeby oni mieli więcej empatii, więcej zrozumienia i żeby wiedzieli po prostu, jak działają mechanizmy uzależnienia i co robić, jak postępować wobec osoby, która z takimi problemami do nas przychodzi lub która jest na drodze do uzależnienia i widzimy, że jest takie zagrożenie w przypadku konkretnej osoby. No dobrze, to przejdźmy już do konkretów, do meritum sprawy. Tutaj przygotowałem sobie taką krótką mini prezentację, która ułatwi nam trochę zgłębienie tej tematyki. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się wyświetla. Zaczniemy sobie od tego, że to, iż traktujemy alkoholizm jako chorobę, to nie jest rzecz, która jest z nami od wieków. To jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat, to jest druga połowa XX wieku, kiedy zaczęliśmy myśleć o uzależnieniu, alkoholizmie konkretnie jako chorobie. Wcześniej raczej traktowano to jako grzech, jako jakiś problem natury wolicjonalnej, tak? Czyli człowiek z słabą wolą się uzależnia, albo człowiek, który właśnie w jakiś sposób grzeszy, ma jakąś wadę charakteru i dopiero właśnie między innymi Elfried Jelinek spowodował, że zaczęliśmy myśleć o uzależnieniu jako o chorobie. On zdjął w pewnym sensie z osób uzależnionych takie odium pogardy i dzięki temu, że pokazał, iż jest to choroba, zaczęliśmy o tych osobach myśleć w sposób bardziej wyrozumiały i zaczęliśmy rozumieć i badać to, czym w ogóle choroba alkoholowa jest. Chciałem Państwu opowiedzieć o koncepcji mechanizmów uzależnienia na podstawie teorii Jerzego Meli-Brudy. Głównie tutaj opieram się na książce Integracyjna psychoterapia uzależnień i jeżeli ktoś z Państwa w przyszłości zdecyduje się iść w kierunku psychoterapii uzależnień, to najprawdopodobniej na tej wiedzy i na tej teorii Jerzego Meli-Brudy będziecie się Państwo również opierać. Jerzy Meli-Bruda jest takim, można powiedzieć, ojcem założycielem polskiej psychoterapii uzależnień i człowiekiem, który wniósł bardzo wiele dla rozwoju szkolenia psychoterapii i rozwoju sieci placówek, w których pomagamy osobom uzależnionym. Zastanawiał się on, dlaczego ludzie w ogóle sięgają po alkohol, tak, ale też jak to się dzieje, że my tracimy taką zdolność powstrzymywania się w którymś momencie, tracimy tą zdolność do powstrzymywania się od picia. I dlaczego pomimo tego, że to picie na przykład przynosi nam coraz większe szkody, my nie jesteśmy w stanie z tego spożywania alkoholu zrezygnować. No i z jednej strony oczywiście możemy rekonstruować historię
powstawania tego problemu, konkretną historię konkretnej osoby, jak to się stało, że ten alkoholizm się w przypadku tej osoby rozwijał, więc to byłyby takie poszukiwania jednostkowe, indywidualne, ale też właśnie Jerzy Melibruda stworzył taką koncepcję mechanizmów, które są dość uniwersalne dla wszystkich osób uzależnionych i one napędzają i sterują w pewnym sensie funkcjonowaniem osoby uzależnionej. I można powiedzieć, że do uzależnienia prowadzi wiele dróg, a do jego powstania przyczynia się współwystępowanie zarówno takich czynników biologicznych, psychologicznych, jak i środowiskowych, tak? Żaden z nich samodzielnie nie powoduje uzależnienia, chociaż w przypadku różnych pacjentów wpływ i znaczenie poszczególnych czynników mogą być różne, tak? Czyli możemy mieć osoby, które uzależnią się, ponieważ w dużej mierze wychowywały się w środowisku, w którym spożywanie alkoholu było na porządku dziennym i poprzez obserwacje i modelowanie takie osoby po prostu tego się nauczyły, tak? Nauczyły się radzić ze swoimi trudnościami, napięciami i sięganie po alkohol jest dla nich naturalne, normalne i w dorosłości zamienia się już w problem alkoholowy, ale uzależnić się również mogą osoby, które nie mają takich wzorców środowiskowych, ale na przykład ze względu na jakieś czynniki psychologiczne zauważyły w którymś momencie swojego życia, że alkohol przynosi jakąś korzyść w cudzysłowie, tak? Czyli przynosi ulgę na przykład, czy odcina nas od cierpienia i również się uzależnią, tak? Nie mając tych czynników środowiskowych. Także tutaj historie i te czynniki mogą być bardzo różne, najczęściej jest to jakiś specyficzny splot tych czynników. Jedno nie ulega wątpliwości. Żeby osoba uzależniła się od alkoholu, musi ten alkohol spożywać. Najczęściej jest to jakiś dość długi okres, czasem krótki, od roku do dwóch, ale najczęściej trwa to dłużej, zanim ten mechanizm uzależnienia się rozwinie. Dla zbudowania koncepcji wyjaśniającej uzależnienie bardzo ważne jest wskazanie takich, bym powiedział, węzłowych, tak, problemów specyficznych dla osoby uzależnionej. Dlaczego destrukcyjne skutki picia nie uruchamiają tej skutecznej samoobrony przed procesem samozniszczenia? Jaka jest natura stanu emocjonalnego nazywanego pragnieniem lub głodem alkoholu i jakie są źródła potężnej siły jego działania, tak? W jaki sposób zachowania związane z piciem alkoholu pozostają wyłączone spod wpływu racjonalnego, moralnego i społecznego systemu regulacji postępowania oraz uzyskują decydującą rolę w życiu jednostki? I w jaki sposób powstaje i utrzymuje się często bardzo głębokie rozerwanie związków osoby uzależnionej z innymi ludźmi i ze środowiskiem społecznym? I według Jerzego Melibrudy, to jest jego teoria, on tak o tym myśli i tak to przedstawił, do tych podstawowych mechanizmów uzależnień zaliczamy trzy główne. Jest to mechanizm nałogowego regulowania emocji, mechanizm iluzji zaprzeczania i mechanizm dezintegracji ja. Te nazwy mogą wydawać się trudne, ale dużo łatwiej jest zrozumieć, gdy pomyślimy sobie, że pierwszy mechanizm dotyczy naszej sfery emocjonalnej, drugi naszej sfery intelektualnej, a trzeci naszej tożsamości, naszej struktury ja. Tak? Mechanizmy te stanowią utrwalone i sztywne formacje psychologiczne funkcjonujące w obrębie podstawowych obszarów osobowości pacjenta, działają wspólnie, wzajemnie się potęgują. Tworzą całościowy system nałogowego funkcjonowania, który pełni rolę autodestrukcyjnego zaprogramowania pacjenta ukierunkowanego na samozniszczenie biologiczne i psychiczne. Są aktywizowane przez wszelkiego rodzaju przykre stany emocjonalne i stres przez pokusy i pozytywne oczekiwania wobec alkoholu. I teraz spróbujemy sobie te mechanizmy troszkę rozpracować. Po pierwsze, alkohol pijemy, ponieważ on działa. Tak? On działa w tym sensie, że wpływa na nasze stany emocjonalne. Jak chcemy
zrozumieć, jak wpływa na nasze stany emocjonalne, warto się zastanowić w ogóle, czym emocje są. Najpierw, jakie są naturalne źródła emocji, tak? Czyli sytuacje zewnętrzne, które na nas wpływają, tak? Czyli stany wewnętrzne, jakieś napięcia w naszym ciele, one też powodują jakieś emocje. Nasze myśli bardzo często, bardzo silnie wpływają na nasze emocje. Możemy mieć bardzo klarowną, miłą sytuację, leżeć sobie w łóżku, przykryci kołderką. Wydaje się, że sytuacja jest bardzo bezpieczna, przyjemna, ale jak zbliżymy kamerę na twarz osoby, zobaczymy, że na przykład ma jakąś skrzywioną minę, czymś się przejmuje, nad czymś zastanawia. Najczęściej na przykład myśli o tym, co czeka ją jutro i się tego boi, albo na przykład rozważa, co było wczoraj i się na przykład przejmuje jakąś trudną sytuacją, na przykład konfliktową, w której się ktoś zezłościł na przykład na nas, tak? Więc nasze myśli mają bardzo silny wpływ na to, co czujemy i też to, co robimy, wpływa na nasze emocje, tak? I na przykład powoduje takie uczucie jak dumę, albo powoduje takie uczucie jak wstyd lub poczucie winy, tak? Także mamy różne źródła emocji, które mogą wpływać na to, jak my się czujemy, a z drugiej strony ważne jest pytanie o to, jakie są funkcje emocji, no bo skoro już te emocje mamy, często mamy z nimi różne trudności, to trzeba się zastanowić, po co są nam te emocje. I tutaj najczęściej zadaję pytanie studentom, państwo mi nie odpowiedzą, więc ja odpowiem za państwa, chociaż pewnie państwo się domyślacie. Są to dwie główne funkcje, funkcja energetyczna, tak, czyli to jest moc i siła, którą mamy, którą nam emocje dają, każde emocje nam dają energię do innego typu działań i innego typu funkcjonowania, ale też funkcję informacyjną. Jeżeli mamy kontakt ze swoimi emocjami, jesteśmy emocjonalnie inteligentni, to potrafimy korzystać z emocji jak z takiej mapy, która nam mówi o tym, co się dzieje i co się dzieje w naszym świecie wewnętrznym, ale też co się dzieje w ogóle w świecie z nami, tak? Czyli jeżeli czuję złość, to znaczy, że o, coś mi tutaj nie gra. Jeżeli czuję lęk, to znaczy, że o, czegoś się obawiam, muszę się na czymś skoncentrować. Jeżeli czuję radość, o, chcę to powtarzać, to jest coś dla mnie dobrego. Tak? Czyli dobra umiejętność odczytywania swoich emocji nam sprzyja i pomaga w radzeniu sobie z rzeczywistością. No i generalnie my dążymy do takiego pozytywnego bilansu stanów emocjonalnych. Nie ma złych emocji, to też pewnie państwo wiecie. Są przyjemne i nieprzyjemne emocje, wszystkie są dobre, w sensie neutralne, one są nam po prostu potrzebne. No i mamy różne naturalne sposoby poprawiania tego bilansu i polegają one na tym, że poszukujemy takich sytuacji, które my spostrzegamy jako korzystne i wartościowe, a unikamy sytuacji jakichś niekorzystnych i zagrażających, chociaż często, jeżeli na przykład chcemy coś zrobić, co jest dla nas dobre, możemy czuć też lęk w tej sytuacji, co nie znaczy, że mamy tego nie robić, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że nam na tej jakiejś sprawie zależy i jest dla nas ważna. Możemy też oczywiście poprawiać, i wiemy o tym często, swój stan emocjonalny w sposób sztuczno-chemiczny za pomocą różnych substancji psychoaktywnych. No i tu się pojawia między innymi, najbardziej mi się wydaje, popularna substancja psychoaktywna w Polsce, właśnie alkohol. U osób uzależnionych spożywanie tych substancji staje się niestety głównym źródłem regulacji emocjonalnej, a życie osoby nadużywającej w coraz mniejszym stopniu jest kształtowane przez realne wydarzenia. Zaburzenia regulacji emocjonalnej wynikające z patologicznego picia dotyczą zarówno treści przeżyć, jak i podstawowych funkcji spełnianych przez emocje w życiu jednostki. Tutaj bardzo ważne jest, żeby państwo wiedzieli, że alkohol to jest depresant. On hamuje, tłumi i uśmierza, tak? A on służy nam głównie do tego, żebyśmy my czegoś nie czuli, nie przeżywali. Jeżeli czujemy wstyd przed wyjściem na jakąś imprezę i, nie wiem, byciu w towarzystwie, często sięgamy po ten alkohol, żeby tego wstydu i tego lęku związanego ze sytuacją społeczną się pozbyć. W większym stopniu człowiek używa alkoholu po to, żeby coś zrobić ze swoimi uczuciami, w tym większym stopniu jego życie emocjonalne podlega właśnie temu tłumiąco hamującemu wpływowi. No i jeżeli mielibyśmy się szczegółowo temu przyjrzeć, to alkohol działa uszkadzająco na funkcjonowanie ośrodka przyjemności, przytłumia reakcje zmysłów i przytłumia doznania, odbiera nam świeżość reagowania uczuciowego, zwiększa prawdopodobieństwo zachowań przynoszących negatywne skutki. Niestety
stopniowo uszkadza się taka naturalna aktywność człowieka, która powoduje, że my czujemy satysfakcję i coraz częściej, jeżeli chcemy czuć po prostu coś przyjemnego, to od razu nam się kojarzy ze spożywaniem alkoholu, więc nawet jeżeli robimy jakąś aktywność, to myślimy o tym, że musi przy tym być alkohol. Zmniejsza się nasza umiejętność cieszenia się prostymi przyjemnościami, tak, które wcześniej na przykład nam dawały radość. Przykre stany emocjonalne wywołane skutkami patologicznego picia stopniowo przestają tworzyć bodźce odstręczające od alkoholu, a stają się źródłem sygnałów i pragnień uruchamiających poszukiwanie alkoholu, tak? Czyli można powiedzieć, piję alkohol, dzieją się złe rzeczy w związku z tym, ja czuję przykre emocje i to powinna być dla nas informacja, okej, muszę przestać pić. Niestety tak nie jest. Jeżeli są przykre emocje, to zamienia się w głód alkoholowy i ja sobie myślę, dobra, to muszę napić się więcej, żeby się tego pozbyć. Tak się rozwija tutaj ten mechanizm uzależnienia dotyczący emocji. I funkcjonowanie tego mechanizmu charakteryzują specyficzne zjawiska, tak? Czyli właśnie pojawia się to inicjowanie i potęgowanie pragnienia alkoholu, tak? Czyli ja coraz częściej czuję taką niezrozumiałą trochę do końca, ale obecną potrzebę, chęć, pragnienie sięgnięcia po alkohol. Gdy się pojawia jakiekolwiek napięcie emocjonalne, szybko chcę uciec od niego właśnie poprzez ulgę, jaką daje alkohol. Mam coraz mniejszą odporność na cierpienie, takie poczucie bolesności. Panicznie poszukuję ulgi i mam taki wewnętrzny przymus i poczucie konieczności właśnie picia alkoholu. Też jest obniżona tolerancja na monotonię, chwila nudy, zaraz zamienia się w myślenie i chęć sięgnięcia po alkohol. Mam, pomimo tego, że rzeczywistość już pokazuje mi co innego, przyjemne oczekiwania związane z pozytywnymi skutkami picia, redukcję wielu naturalnych źródeł przyjemności, zawężenie świadomości i koncentrację wokół alkoholu. No i ta nagłogowa regulacja, ona jest automatyczna, tak? To się dzieje trochę poza naszą świadomością. I w konsekwencji często mamy głębokie rozluźnienie, a czasem nawet rozerwanie więzi i relacji z realiami świata zewnętrznego. Czyli widzimy, że świat emocji jest bardzo zdezorganizowany, gdy sięgamy po ten alkohol często i stopniowo tracimy kontakt ze swoimi emocjami i nie możemy ich używać do tego, żeby jakoś pozytywnie zarządzać swoim życiem. One już nie dają nam informacji i często są źródłem energii nie do tego, żeby coś zmienić, tylko właśnie są źródłem napięcia i energii do tego, żeby znowu sięgnąć po ulgę, czyli po alkohol. Okej. Drugi mechanizm dotyczy właśnie naszego funkcjonowania poznawczego, naszej sfery intelektualnej. Mamy takie dwie podstawowe funkcje aktywności naszego umysłu. Pierwsza to jest funkcja myślenia racjonalno-logicznego, to są procesy poznawcze. Druga to jest myślenie magiczno-życzeniowe. Tak, myślenie magiczno-życzeniowe często pojawia się u dzieci, gdy, nie wiem, zbijemy wazonik, schowamy go pod dywan, wydaje nam się, że sprawa załatwiona, nikt nic nie widzi. Oczywiście rzeczywistość jest inna. Mama przychodzi do domu, widzi, że wazonika nie ma, a pod dywanem jest jakaś dziwna kubka. Niestety albo stety, my tym myśleniem magiczno-życzeniowym również posługujemy się w dorosłości, gdy odsuwamy różne rzeczy na później, myśląc, że wcale ich nie ma. Jest ono nam potrzebne, bo gdybyśmy myśleli tylko i wyłącznie racjonalno-logicznie, to pewnie życie byłoby nie do zniesienia. Spożywanie alkoholu w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie umysłu, ponieważ modyfikuje pracę mózgu. Można zaobserwować, że intoksykacja alkoholowa upośledza funkcję myślenia racjonalno-logicznego oraz potęguje rolę myślenia magiczno-życzeniowego, tak? Czyli tutaj widzimy, że to myślenie magiczno-życzeniowe po prostu zaczyna dominować u osób uzależnionych nad racjonalno-logicznym. Co często możecie Państwo spotkać, z czym się możecie Państwo często spotkać, rozmawiając z osobami uzależnionymi. Widzimy, że one mają wysoki poziom myślenia magicznego, że zaprzeczają, że często są same sprzeczne wobec siebie, trudno się z nimi dogadać i wydaje się, że wierzą w to, co mówią. Tak? Nawet jeżeli ktoś jest pijany, mówi, że wcale nic nie wypił i mówi to z głębokim przekonaniem. My wtedy myślimy, że kłamie, a ja bym powiedział, że ta osoba jest przekonana, że jest tak, jak mówi.
i powtarzające się i przewlekłe nadużywanie alkoholu powoduje narastające deficyty i zaburzenia funkcji poznawczych, uszkadza pamięć, opóźnia przetwarzanie informacji, osłabia nam uwagę, upośledza myślenie abstrakcyjne, które jest bardzo ważne, i zdolność do rozwiązywania problemów. Mamy wtedy trudności w przyswajaniu nowych informacji, więc trudno nam się uczyć. Mamy bardzo ograniczoną zdolność oceny i planowania. Osłabia poczucie czasu i zdolności oceny odległości, tak? Dlatego nie powinniśmy prowadzić pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Powstają trwałe zmiany w treści organizacji pracy umysłu. Pojawia się dysonans, pozytywne oczekiwania i wyobrażenia na temat spożywania alkoholu versus sygnały dotyczące destrukcji i cierpienia. No i to jest ten podstawowy mechanizm, tak? Czyli od pewnego momentu pozostają dwie możliwości rozwiązania tego konfliktu. Tak? Odrzucam picie, bo widzę, że przynosi negatywne skutki, lub odrzucam informacje o realiach życiowych i destrukcji. Tak? Czyli to, że mi bliscy mówią, to, że nie wiem, w pracy szef zaczyna zwracać uwagę, że za często, nie wiem, przychodzę na kasu czy pod wpływem alkoholu, albo żona, albo mąż, czy dzieci zwracają mi na to uwagę, że jest jakiś problem, to ja muszę tą rzeczywistość od siebie odcinać, nie widzieć i tłumaczyć sobie swoje problemy nie tym, że sięgam po alkohol, tylko tym, że nie wiem, szef się czepia, żona ma nieadekwatne oczekiwania i tym podobne. I najczęściej ten mechanizm iluzji i zaprzeczania właśnie w tym kierunku zmierza. Czyli potęguje się to myślenie magiczno-życzeniowe, mamy taką selektywną percepcję faktów, mamy często bardzo fałszywe i irracjonalne przekonania, złudne wyobrażenia dotyczące przeszłości, przyszłości oraz aktualnego życia i bardzo głębokie zniekształcenia poznawcze, właśnie zaprzeczenia, minimalizowanie, obwinianie, racjonalizowanie, intelektualizowanie, odwracanie uwagi, fantazjowanie, koloryzowanie wspomnień itd. My wszyscy używamy tych mechanizmów obronnych, tych zniekształceń poznawczych, ale u osób uzależnionych, głęboko uzależnionych, no to jak się rozmawia z tymi osobami, widać, że to jest bardzo, bardzo rozwinięte. Podstawowym skutkiem działania tego mechanizmu jest radykalne ograniczenie zdolności do rozpoznawania własnego uzależnienia oraz dostrzegania zjawisk destrukcyjnych związanych z piciem. Dlatego często osoby uzależnione czy na drodze do uzależnienia mają tak dużą trudność w tym, żeby w ogóle zacząć szukać pomocy. Dlatego często odmawiają tej pomocy, dlatego często mówią, żebyśmy dali im spokój, ponieważ ten mechanizm działa i powoduje, że te osoby nie widzą problemu w swoim piciu, tylko widzą go zupełnie gdzie indziej, tak? Inne osoby, które kierujemy na terapię, nie wiem, osoby z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami osobowości, one często mają kontakt z tym, że jest jakiś problem i że cierpią i że są jakieś powody cierpienia i że potrzebują terapii. Osoby uzależnione często tego w ten sposób nie widzą i myślą, że jak się świat zmieni i jak przestaną ludzie od nich czegoś oczekiwać, to wszystko będzie dobrze i że tak naprawdę problemu żadnego z alkoholem czy z innymi substancjami psychoaktywnymi wcale nie mają. Dlatego się dzięki temu możecie Państwo zrozumieć, skąd ten opór w korzystaniu z pomocy. Jakie są przekonania alkoholika dotyczące jego picia? No, że picie jest atrakcyjne, chociaż widzimy, że już nie jest, że musi pić, że nie da rady przestać. Jak się napije, będzie lepiej, co jest oczywiście nieprawdą, to jest tylko chwilowa ulga. No i często właśnie z moim piciem wszystko jest okej, chociaż wyraźnie widać, że nie jest. Jeżeli chodzi o świat, to nie ja jestem odpowiedzialny, tylko to świat jest odpowiedzialny za moje problemy. Od jutra będzie lepiej, od jutra nie piję. To się wcale nie wydarzyło, czyli takie głębokie zaprzeczanie i często takie podejście na zasadzie, że jakoś to będzie, jakoś to się ułoży, więc taka bardzo niedojrzała, bym powiedział, dziecinna postawa wobec rzeczywistości. Często, gdy do alkoholika dotrze już ta świadomość, że jest źle z jego piciem i że już dużo rzeczy w życiu zawalił, no pojawia się napięcie emocjonalne, a już Państwo wiecie z poprzedniej części, że jeżeli jest napięcie emocjonalne, ono się zamienia w głód alkoholowy i często taka osoba zamiast użyć cierpienia i bólu emocjonalnego do zmiany swojej rzeczywistości, po prostu sięga po alkohol, żeby przynieść sobie ulgę. Też u osób uzależnionych często jest taki bardzo silny mechanizm dotyczący właśnie złudzeń o własnej wartości. My to nazywamy dumą alkoholową. Takie osoby mają wyjątkowo dobre, bym powiedział, samopoczucie i wyjątkowo pozytywny obraz samych siebie, szczególnie jak są pod wpływem alkoholu. Okej. I ostatni mechanizm, dotyczący dezintegracji tego systemu ja, czyli ten mechanizm dotyczący tożsamości osoby uzależnionej.
No, często osoby, które piją, mówią, że piją, bo pragną poczuć się przez chwilę kimś innym niż są, czyli uwolnić się od ograniczeń własnej osoby. Zamiast siebie zmienić, my się chcemy od tego uwolnić. Niestety stopniowo, gdy sięgamy po ten alkohol po to, żeby się uwolnić od swoich własnych ograniczeń, od swojego cierpienia, od swojego bólu, od swojego wstydu, lęku czy innych spraw, dzieją się z naszą tożsamością bardzo, bym powiedział, niedobre rzeczy. Po pierwsze, rozpraszają się nasze granice. Te nasze granice, one są coraz mniej wyraźne i mniej zwarte. Tracimy zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji na temat własnego postępowania. My stopniowo przestajemy rozumieć i wiedzieć, kim jesteśmy. My przestajemy ufać samym sobie, to znaczy, jeżeli miałem jakieś wartości wcześniej, posługiwałem się jakimiś zasadami, to stopniowo pijąc alkohol ja rezygnuję z tych wartości, zaprzeczam tym wartościom swoim zachowaniem, więc powoli staję się kimś innym niż myślałem, że jestem. I dochodzi do takiej polaryzacji obrazu własnego ja. Z jednej strony, jak jestem trzeźwy i w złym stanie, to myślę o sobie bardzo przykre rzeczy i jestem przekonany o takim swoim bez nadziei i tego, że mi nic nie wychodzi i tak dalej. Z drugiej strony, jak sięgam po alkohol, nagle ten obraz staje się magicznie pozytywny, nagle wierzę w siebie, mam poczucie, że tak jestem w stanie dużo osiągnąć, dużo obiecuję wtedy, tak? Czyli mamy polaryzację. Oczywiście, będąc w takim układzie, jesteśmy bardzo niesprawczy i nie możemy osiągnąć celów, które sobie założyliśmy. Łamiemy różne obietnice, rozczarowujemy naszych bliskich, nasi bliscy nam to pokazują, no i stopniowo właśnie tracimy kontakt z samym sobą, przestajemy wiedzieć i rozumieć, kim jesteśmy. Jerzy Melibruda nazywa to tak, że ta organizacja ja jest rozproszona, rozszczepiona, że to ja jest w pewnym sensie wydrążone, tak, z jakiejś treści. Tak. Niestety też to rozproszenie i rozluźnienie się granic ja powoduje i prowadzi do tego, że dużo łatwiej pozwalamy na to, żeby inni przekraczali nasze granice i wkraczali na nasze terytorium, ale również często my sobie pozwalamy, szczególnie pod wpływem alkoholu, do tego, żeby przekraczać granice innych osób, dochodzi do różnych nadużyć, dochodzi do przemocy, czasem nawet do przemocy seksualnej. No i tak jak już wcześniej mówiłem, mamy dwie biegunowe wersje samych siebie. Dezintegracja poczucia tożsamości, utrata poczucia wpływu na bieg własnego życia, poczucie winy i wstydu, które często jest zastępowane tą taką dziwną dumą alkoholową, niska zdolność do przeżywania norm i zasad moralnych, brak mocy wykonawczej postanowień o zaprzestaniu picia, brak sprawczości w innych sferach życia. Także widzicie Państwo, że te trzy mechanizmy, mechanizm wpływający na nasze emocje, mechanizm wpływający na nasze myślenie i na naszą tożsamość, one razem współpracują ze sobą, powodują, że osoba staje się, można powiedzieć, zupełnie kimś innym niż była przed tym, jak się zaczęła uzależniać i że to uzależnienie może bardzo destrukcyjnie i silnie wpływać na funkcjonowanie, myślenie, przeżywanie tej osoby. Dlatego często tak trudno nam jest zrozumieć osoby uzależnione, przekonać je do leczenia i jakoś, nie wiem, wpłynąć na to, żeby poprawiły jakość i funkcjonowanie w swoim życiu. Mam nadzieję, że ten krótki wykład dotyczący funkcjonowania osób uzależnionych i mechanizmów uzależnienia pozwoli Państwu trochę lepiej zrozumieć ten mechanizm i lepiej rozumieć osoby, dzięki czemu będziemy w stanie też im lepiej pomagać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do Ateneum, zapraszam do naszej uczelni na studia, gdzie będziemy mogli spotykać się i dużo dokładniej i głębiej analizować różne zagadnienia z zakresu między innymi uzależnień i funkcjonowania rodzin osób uzależnionych. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za uwagę. A pytania konkursowe są następujące. Jakie są funkcje emocji oraz jakie są skutki nadużywania alkoholu?
dziękujemy serdecznie panu Pawłowi za niezwykle ciekawy wykład. No myślę, że pan Paweł mógłby opowiadać i jeszcze kolejne pół godziny i jeszcze, ponieważ wiedza ma naprawdę przeogromną w tym temacie. A teraz przechodzimy do już kolejnego bloku, jakim jest psychologia.